Księga dziewiąta. Poselstwo do Achillesa. Tak czuwali Trojanie, gdy na Greków padła zimnego strachu siostra. Ucieczka wybladła. Ranne bólem najstarsze umysły się chwieją, jak gdy nagle z Zefirem Boreasz zawieją, burząc ocean od ryb mnogich zamieszkany. Na odmętach się czarne podnoszą bałwany, zielsko i pianę miecąc morskiego łożyska. Tak strach wahajów piersiach drżącym sercem ciska. Obchodzi Agamemnon cały w smutku, w trwodze i woźnym rozkazuje zwołać pierwsze wodze, lecz razem głos miarkować. Jego wspólna strata najmocniej boli, jego najwięcej przygniata. Usiadły wodze, troski na wszystkich wyryte. Powstał król Agamemnon, łzy lejąc obfite jak zdrój, który spod skały bystrym nurtem ciecze i gęstym przerywane jękiem słowa rzecze. Przyjaciele, wodzowie, plemię wojny Boga, w ciężką mię trudność wprawia Zeusa moc sroga, bo nielitosny przedtem dał mi obietnicę, że nie wrócę, aż Trojan obalę stolicę. Teraz mi każe płynąć do Argos bez sławy, kiedym już tyle ludu stracił przez bój krwawy, więc czas już do kochanej ojczyzny pospieszyć, bo trudno się nad Troją zwycięstwem ucieszyć, rzekł. A na to ucichło całe zgromadzenie i długo smutnym wargi ścisnęło milczenie, aż nareszcie Diomed waleczny tak powie: nie miej za złe, że płochej sprzeciwiam się mowie. Jeśli sam chcesz powracać, powracaj w tej porze, nawet we bliskie brzegów otwarte jest morze. Drudzy zostaną, Grecy aż Troi dobędą. Jeśli ci chcą wrócić, niech na nawy wsiędą, niech płyną my haniebnej ucieczki niedzielem i póki będziem walczyć oba ze Stenelem, aż dumne wywrócimy Ilionu grody. Bośmy tu za boskimi przybili powody. Rycerski Diomeda głos wszystkich przenika i zadziwiona rada z poklaskiem wykrzyka. Gdy stary powstał Nestor, godny ojca synu, nie tylko słyniesz w polu z rycerskiego czynu i radą pierwszy jesteś w rówienniku w rzędzie. Nikt z Greków czucia twego naganiać nie będzie. Wszyscy, co tu jesteśmy, zgodzimy się na nie. Najgłówniejsze, Atoliu, opuściłeś zdanie. Teraz nocy słuchajmy, gotujmy wieczerzę. Niech za murem przy rowie straż mają rycerze. Najlepiej tę powinność poruczyć młodzieży. Królu, masz moc, do ciebie rozkazać należy. Wiekiem zaś oświeconych przywołaj na radę i daj im, jak przystoi, w namiocie biesiadę. A kiedy się wybrani wodzowie zgromadzą, najlepszą radę przyjmiesz, jaką natchną nieba. Ach, jak dziś Grekom rady roztropnej potrzeba. Trojanin ognie pali przy okrętach blisko. Któż zimno patrzeć może na to widowisko? Ta noc lub zgubi wojsko nasze lub ocali, to rzekł, a wszyscy jego radzie się poddali. Wraz się na straż rycerze wyprawiają młodzi. Nestora syn Trazymet najpierwszy wychodzi, za nim Jalmen, Askalaf, Aresowe syny, Afare i Deipir i śmiałymi czyny sławny Meryjon, siódmy zacny syn Kreona. Idzie młodzież długimi dzidy uzbrojona, siedmiu wodzów w swej rocie każdy przewodniczył. Każdy pod swoją władzą stu młodzieńców liczył, z bronią w ręku przy rowie i murze zasiedli. Tam zapalili ognie i wieczerzę jedli. Agamemnon w namiocie swoim stół zastawia i najcelniejszym wodzom wdzięczną ucztę sprawia. Nikt sobie tam smacznego pokarmu nie szczędził,
A gdy głód i pragnienie każdy już odpędził, starzec z mądrych, mający rad powszechną sławę, gorliwy o narodu achajskiego sprawę, zaczął swoje wykładać myśli w tym sposobie. Królu, od ciebie zacznę i skończę na tobie. Ciebie Zeus na czele narodów posadził, dał ci berło i prawa, żebyś o nich radził. Zdania więc pierwszości zawsze przy tobie zostaje, ale kiedy kto inny dobrą radę daje, słuchać jej powinieneś, a w uważnym względzie, objąwszy rzeczy, przyjąć to, co lepsze będzie. Ja wszystko powiem szczerze podług przekonania i sądzę, że tu nie da nikt lepszego zdania. Nie dziś je mam dopiero, ale wtedy jeszcze, bo klęski przeczuwało we mnie serce wieszcze, gdyś, królu, wzięciem branki Achilla rozżalił. Nikt na ten czas postępku twojego nie chwalił. Ja cię wstrzymywać od tego chciałem przedsięwzięcia, lecz ty, słuchając dumnej wielkości natchnięcia, obraziłeś rycerza, którego czczą bogi i dziś jeszcze w namiocie masz jego łup drogi. Myślmy, jakby w nim zmiękczyć można gniew surowy przez miłe upominki, przez słodkie namowy. Na to król, mądry starcze, zawsze prawdę cenił i wdzięcznie to przyjmuje, żeś mój błąd wymienił. Precz ode mnie nikczemne błędu pokrywanie. Mąż, którego czci Zeus, sam za wojsko stanie, jak tego uczcił srodze, zgromiwszy Achiwy. Ale kiedy zbłądziłem przez gniew popędliwy, chcę go znowu mnogimi złagodzić ofiary. Wymienię je przed wami, oto moje dary. 10 talentów złota, 7 trójnogów czystych, 20 naczyń, koni 12 ognistych, 7 dziewcząt. Zaleconych przemysłem i ciałem, które gdy podbił Lesbos, dla siebie wybrałem, przenoszące pięknością cały ród niewieści, a między nimi wzięta Bryzeis się mieści. To wszystko zaraz weźmie, lecz niech się ukoi, a jeśli nam pozwolą bogi dobyć Troi, kiedy zdobytych łupów będziem czynić działy, miedzią i złotem okręt wyładuje cały. 20 w nim trojanek najpiękniejszych wsiędzie, to jest co najpierwszego pochylenie będzie, gdy nas wróconych ujrzy ojczysta kraina, za zięcia go przybieram, uczczę go jak syna, nie różnię go schowanym w dostatku Orestem. Chryzotemis, sór pierwsza, których ojcem jestem, i Fianassa, druga, trzecia, Laodyka, niech wybierze, bez opłat ślub ten go potyka, owszem. Ja mu dam posag, nikt tak nie obdarzył swej córy, gdy jej związki małżeńskie kojarzył. 7 pięknych miast ode mnie wianem odziedziczy, otrzyma on to wszystko, lecz niech się nie sroży, niechaj da się ubłagać i gniew z serca złoży. Przemożny królu, Nestor odzywa się stary, wielkiej ceny przeznaczasz dla Achilla dary. Wymieńmy zatem wodzów, którzy bez odwłoki do rycerza spiesznymi udadzą się kroki. Ja powiem, byle nie był wybór mój daremny, niech Foeniks ich prowadzi, on bogom przyjemny. Z nim Odyseusz mową, Ajas, sławny Dzidą i dwaj woźni. Eurybat i Odej niech idą, dajcie wody na ręce, nakażcie milczenie, może się skłoni kronit na nasze westchnienie. Mądry wybór Nestora cała rada chwali. Zaraz woźni na ręce wody im nalali, a puchary w kwieciste ustrojone wieńce pełne wina roznoszą między nich młodzieńce. Gdy bogom należyte oddali ofiary i sami do dna z winem spełnili puchary, posłowie się do swojej zabierają drogi. Nestor głosem i ręką daje im przestrogi. Najbardziej zaś i taki króla upomina, aby zmiękczył Peleja zawziętego syna. Idą brzegiem szumnymi, szturmowanym wały i boga, co swym berłem świat ogarnia cały, proszą, by mogli skłonić w gniewie duch zacięty. Wkrótce przyszli, gdzie stały, w tyjotów okręty, zastają zajętego graniem bohatyra.
Odzywała się w ręku jego wdzięczna lira. Łup ten, gdy Teby zdobył, znój jego nagrodził. Śpiewał rycerskie dzieła, tak swe bóle słodził. Patrokl, siedząc naprzeciw, nadstawuje ucha i w milczeniu do końca jego pienia słucha. Wtem posłowie wchodzą, Odyseusz na czele, stają przed bohaterem, zadziwiony wiele. Rzucił lirę i z miejsca natychmiast wyskoczył. Wstał i Patrokl, zdumiony, skoro wodzów zoczył. Czyli was tu potrzeba, czyli przyjaźń trudzi? Rzekł, ściskając ich pelit. Miłych witam ludzi, choć jestem zagniewany, was uważam przecie jako moich najdroższych przyjaciół na świecie. To mówiąc, do namiotu swojego wprowadza i na krzesłach purpurą okrytych posadza. Zaraz do Menoitiosa odzywa się syna. Największy mi dzban przynieś, nie oszczędzaj wina, niechaj czasza przed każdym napełniona stoi. Przyszli do mnie najlepsi przyjaciele moi. Na te słowa czym prędzej Patrokl się zawinie. Pelit stawia przy ogniu szerokie naczynie, kładzie w nie wielkie sztuki kozy i barana. Mieści się i ćwierć wieprza tłustością oblana. Automedon wstrzymywał mięso, pelić siekał i porąbane szoki na rożn nawlekał. Patrokl wielki podnieca ogień silnym tchnieniem, a gdy już konającym iskrzył się płomieniem, solą mięso potrząsa, węgle rozpościera i obciążone rożny na głazach opiera. Skoro się zaś upiekło, wszystko jak potrzeba, z pięknych koszów wykładał Patrokl sztuki chleba. Achilles mięso dzieli, siedząc z drugiej strony przeciw miejscu, gdzie siedział Odyseusz wsławiony, lecz i wezwanie bogów nie wyszło z pamięci. Dla nich Patrokl pierwiastki mięsa w ogniu święci. Im zgotowana uczta do smaku przypadła, a kiedy już dość mieli napoju i jadła, Ajas ostrzegł Foiniksa, lecz i tak nie czekał. Nalał wina i rzeczy zagaić nie zwlekał. Bądź szczęśliwy, Achilu, uczty nam nie braknie i Łatryda mamy, czego serca łaknie, i od ciebie jesteśmy przyjęci tak hojnie. Lecz można li się ucztą dziś bawić spokojnie? Wielkiej bogów, kochanku, lękamy się klęski. Jeśli nie błyśnie w twojej ręce miecz zwycięski, nie wiem, czy zginie flota, czyli się ocali. Już ze sprzymierzeńcami Trojanie zuchwali obozem nawy nasze otaczają z bliska. Ogień ich przed greckimi namiotami błyska, grożą, iż do okrętów przedrą się ich roty. Kronit pomyślne znaki daje im przez grzmoty. Hektor szczęściem nadęty miota się za żarcie, a czując, że od władcy pioruna ma wsparcie, ni się na ludzi, ni też na bogów ogląda, wściekły w zejścia jutrzenki jak najprędzej żąda, ażeby do ostatniej przywiózł nas żałoby. Mówi, że zna przepyszne, pozbiera ozdoby. Płomieniem nasze jest niszczy okręty, a razem zdumione Greki w dymie wytępi żelazem. Lękam się, żebym skutku tych gruźb nie obaczył i żeby nam okrutny wyrok nie przeznaczył daleko od ojczyzny tu zginąć pod Troją. Wstań więc i chodź nierychło, zbaw nas ręką Twoją, uskrom zuchwałych Trojan w szalonym zapędzie, gdy złe już dojdzie kresu, lekarstwa nie będzie. Po zgubie ból uczujesz, lecz próżna ta żałość, uprzedź więc dzień okropny i daj Grekom całość. Ach, przyjacielu, wspomnij na ojca przestrogę, sam dzień, gdy cię wyprawiał do Atryda w drogę. Synu, rzekł, jeśli zechce Hera i Pallada, ich łaska bohaterską odwagę ci nada, ty hamuj dumne serce i umysł niezgięty, lepsza ludzkość, silniejsze dobroci ponęty. Niech więc rozum nad serca zapałem przemaga. Agamemnon drogimi darami cię błaga i byś tylko cierpliwie wysłuchać mię raczył. Powiem, jakie ci dary dopiero przeznaczył. 10 talentów złota, 7 trójnogów czystych, 20 naczyń, koni, 12 ognistych, 7 dziewcząt. Dziewcząt zaleconych przemysłem i ciałem, które, gdyś podbił Lesbos, wziął dla siebie działem, przenoszące pięknością cały ród niewieści, a między nimi wzięta Bryzeis się mieści. To masz zaraz, jak tylko gniew twój się ukoi.
a jeśli nam pozwolą bogi dobyć Troi, kiedy zdobytych łupów będziem czynić działy, miedzią i złotem okręt wyładujesz cały. 20 z tobą niewiast, najpiękniejszych wsiędzie, to jest, co najpierwszego pochylenie będzie. Gdy wrócim, coś większego masz jeszcze w ofierze. Uczci cię jako syna, za zięcia przybierze. Różnicy między tobą i Orestem nie ma. Rośnie mu 3 cór pięknych jedna, Chryzotema i Fianassa druga, trzecia Laodyka. Sam wybierzesz bez opłat ślub, ten się pod cię potyka. Owszem, ojciec da posag. Nikt tak nie obdarzył swej córy, gdy jej związki małżeńskie kojarzył. 7 miast zięć od niego wianem odziedziczy. Tak jest, skoro gniew złożysz, czyni ci ofiara, jeśliś nienawistny król i jego dary ulituj się nad Greki w nieszczęściu tak srogiem. Ty sam będziesz ich zbawcą, ty będziesz ich Bogiem. Oto dzień wielkiej chwały, oto właśnie pora, kiedy trupem szczęśliwie położysz Hektora. Sam się pod oręż stawia w szalonym zapale, sam pod oczy przychodzi, chlubiąc się zuchwale, że mu żaden z rycerzy greckich nie jest równy. Pelit tak odpowiedział. Odysie, szanowny, ja wam szczerze wyłożę czucia mojej duszy i to powiem, od czego nic mnie nie poruszy. Abyście przedsięwzięcia mojego pamiętni, więcej dla uszu moich nie byli natrętni. W równej mam nienawiści z hadem obłudnika, którym chytrze odbiega serce od języka. Otwieram więc myśl moją i król wasz daremnie i kto z Greków rozumie, że ją zmieni we mnie, nie ma tu ceny męstwo za nic krwawe znoje. Czy kto z nieprzyjacielem ciągle toczy boje i szuka niebezpieczeństw, czy podle tył poda, dla obu tu cześć jedna i jedna nagroda. Jednak rycerz i gnuśnik równie legną w grobie. Za tyle prac i znojów cóżem zebrał sobie? Com zyskał w każdym boju, mogąc paść bez duchu? Jak ptaszek, mając dzieci w miękkim jeszcze puchu, szuka żeru, o sobie dla nich nie pamięta, byleby tylko lubę pożywić pisklęta, tak ja w nocach bezsennych ciężkiem znosił trudy. We dnie się z walecznymi potykałem ludy, brodziłem ustawicznie we krwi nieznużony, piersi moich za wasze nadstawiając żony. 12 miast zdobyłem z okręty mojemi, 11 ich pieszy zwalił na tej ziemi. Wziąłem łupy, mogłem się zbogacić niezmiernie, lecz wszystko Atrydowi oddawałem wiernie. Siedząc przy flocie, z mojej pracy się nadymał, mało rozdał, a więcej dla siebie zatrzymał. Brankę mi wziął, mnie zdradził. Próżne teraz żale, próżno mnie szuka podejść. Znam go doskonale, niech z wodzami, niech z tobą radzi, cny Odysie, jak odeprzeć te ognie, które Troja niesie. Niemałych on beze mnie już dokazał rzeczy. Mur wyniósł, rów wykopał dla Trojan odsieczy. Jeszcze palami szańce nasrożył dokoła. Przecież i tak Hektora zatrzymać nie zdoła. Dopóki ja na czele Greków na plac chodził, Hektor od murów z dala potyczki nie zwodził. Pod bramą stał i bukiem raz na mnie zaczekał. Ale gdym się przybliżył, natychmiast uciekał. Już ja na niego więcej nie jestem zawzięty. Z pierwszą jutrzenką spycham na morze okręty. Gdy z bogami Zeusa świętym uczczę darem i wyładuję nowy, nawy kosztownym ciężarem, obaczysz je, gdy zechcesz na płynnej przestrzeni, jak od gęstych wioseł morze się zapieni. Jeśli Posejdon dobrą żeglugę dać raczy, ojczystą ziemię flota za 3 dni zobaczy. I drugim Grekom radzę powrócić do domu. Nie legnie od waszego Ilion pogromu. Ma Troja wojska mężne. Zeus jej obrońca. Nigdy wy pracy waszej nie ujrzycie końca. Nieścież odpowiedź wierną, jak posłom przystoi, że Pelit nigdy gniewu swego nie ukoi, że trwały w przedsięwzięciu. Przez inną więc radę niech oddalą od wojska i floty zagładem, bo na mnie polegają wcale bezrozumnie. Foinix niech tu zostanie i nocuje u mnie, jutro na okręt ze mną wsiędzie, gdy stąd ruszę,
lecz jeżeli sam zechce, bo go nie przymuszę. Skończył, a na te słowa oniemiały posły. Zdziwiła ich odmowa i ton tak wyniosły, aż z płaczem Feniks drżący nad okrętów losem przerywanymi jękami zaczął mówić głosem. Jeżeli, Achillesie, ruszasz stąd okręty, nie chcesz floty ocalić i w gniewie zawzięty zamiast uśmierzenia się jątrzysz w sercu ranę, jakże tu sam bez ciebie, mój synu, zostanę. Mnie ojciec twój powierzył młode lata twoje, kiedy cię za Atrydem wysłał na boje, nie znałeś jeszcze ani aresowej sprawy, ani sztuki mówienia, z której tyle sławy. Chciał więc twą niedojrzałość przeze mnie prowadzić, byś umiał dzielnie walczyć i rozsądnie radzić, synu. Nic mnie od ciebie oderwać nie zdoła, ni choćby zetrzeć zmarszczki chciał Bóg z mego czoła wrócić kwitnącą młodość, jaki wtenczas byłem, gdy dla niechęci ojca Grecyję rzuciłem. Uciekałem przez wielkie Grecyi płaszczyzny, aż wreszcie obaczyłem w Tyjotów grunt żyzny i w trzody zamorzysty i obfity w zboże. Nie z Peleja przyjęciem zrównać się nie może, nic z Peleja przyjęciem zrównać się nie może. Kochał mnie, jak dla syna człowiek ma kochanie, gdy w pośród zbiorów ojcem na starość zostanie. On mnie bogactwy, on mnie chwałą przyozdobił, on dał berło i królem do lopów mnie zrobił. A ty, czym dzisiaj jesteś, Achillesie boski? To najwięcej sprawiły moje czułe troski. Jam cię zawsze na obiad do stołu prowadził, pókim cię na kolanach moich nie posadził. Nie chciałeś brać pokarmu, jam do ust przytykał, czaszem jam dawał sztuczki, któreś ty połykał. Częstoś na szatę pokarm rzucił z ust dziecięcych. Przykrość w pielęgnowaniu twych lat niemowlęcych znosiłem w tej nadziei, że gdy Bóg przeszkodził, ażeby się potomek z mych bioder urodził, ciebie plemię Peleja za syna przyswoję. I ty przeciw nieszczęściu wesprzesz starość moją. Uśmiesz się, Achillesie, jaki zakał szpetny, gdyby był niezbłagany umysł tak szlachetny. Bogowie wyżsi od nas cnotą, stopniem, władzą, jednak ludziom grzeszącym ubłagać się dadzą. I choć już są gotowi ciężkie zesłać kary, łagodzą się przez prośby, kadzidła, ofiary, wszakże prośby Zeusa Wielkiego są plemię. Ułomne słabą nogą wędrują przez ziemię, z czołem zmarszczką pokrytym, ze spuszczonym okiem, idą ciągle za winą. Ona silnym krokiem poprzedza jej i szkody między ludźmi sieje. Próśb ręka na jej rany słodki balsam leje. Gdy przyjdą do człowieka, ten ich usłucha, na jego ślub chętnego nadstawują ucha. Kto je odrzuca, Zeus mści się tej pogardy. Zsyła winę i przez nią karze umysł hardy. Uczci je, Achillesie. Hołdów ci nie skąpią, którymi najzacięższe umysły ustąpią. Gdyby trwał w złości Atryd, uznać błąd swój zwlekał, gdyby darów nie dawał, innych nie przyrzekał, choć Greków stan okropny, nigdy bym Atoli nie żądał, byś gniew złożył i wsparł ich w niedoli. Dziś, gdy wiele na przyszłość więcej jeszcze daje, gdy cię przez pierwszych mężów błagać nie przestaje i którzy są najlepsi przyjaciele twoi, ni prośbą ich, ni przyjściem gardzić nie przystoi. Dotąd żal twój był słuszny, odtąd już nie będzie. Znamy, jak dawni mieli cześć na wielkim względzie, zwyciężali gniew jednak i serce uporne. Błagali się przez dary, przez prośby pokorne. Ojcze, Feniksie, starcze kochany od nieba, rzekł Achilles, mnie wcale takiej czci nie trzeba. Kronit Pan niebios chwałą zaszczyci mnie wszędzie i sam póki ożywać te piersi duch będzie i póki pełen zdrowia kolanami władam, zachowam ją. Ty słuchaj, co ja ci przekładam.
Nie przychodź dla Atryda jęczeć tu i szlochać. Nieprzyjaciela mego ty nie możesz kochać. Miłego w tobie męża wnet bym znienawidził. Kim ja się brzydzę, trzeba byś ty się nim brzydził. Dziel moją cześć. Odpowiedź przez tych będą mieli. Ty zostań i na miękkiej śpi u mnie pościeli, skoro błyśnie jutrzenka za pierwszym zaraniem, naradzim się, czy ruszym, czy jeszcze zostaniem. To rzekłszy, Patroklowi przez oka skazanie zalecił dla Foeniksa gotować posłanie, chcąc, by prędzej myślały o powrocie posły. Natenczas się odezwał tak Ajas wyniosły. Pójdźmy, synu, Laerta, nie masz tu co bawić, żadnego skutku prośby nie są zdolne sprawić. Na radzie wybór greckich bohaterów siedzi i niecierpliwie czeka jego odpowiedzi. Odnieśmy ową oną wiernie, jakożkolwiek smutna, lecz w Achillesie dusza twarda i okrutna, niezbłagane, upornie w swym gniewie się zaciął, gardzi czcią wszystkich Greków, szacunkiem przyjaciół, zawzięty, nielitosny. A wszakże zapłata niejednemu nagradza śmierć syna i brata, dawszy okupy siedzi spokojnie morderca. Tamten zapał umarza zjątrzonego serca. Ty duszę masz niezgiętą, ćmiącą twe zalety. I o cóż ten gniew straszny? Dla jednej kobiety? Teraz ci daję siedem prześlicznej urody. Niesię dary Achillu, nakłoń się do zgody. Szanuj wreszcie dom własny i pamiętaj o tym, że jak posły pod twoim jesteśmy namiotem, sama tu przyjaźń krokom naszym przewodniczy. Nikt cię więcej nie kocha, nikt lepiej nie życzy. Na to Achilles, w pierwszej cenie jesteś u mnie, lubię twoją otwartość, mówiłeś rozumnie, ale mi serce wzdyma ta sroga ohyda. Taką krzywdę poniosłem przez dumę Atryda, jakbym był najpodlejszy na ziemi wyrzutek. Wyjdźcie i poselstwa opowiedzcie skutek. Tak rzekł. Oni wracają. Odys im przywodzi. Patrokl zaleca brankom i przytomnej młodzi, czym prędzej dla Foeniksa zgotować posłanie. Ścielą kobierce, płótno i skóry baranie. Śpi starzec, oczekując jutrzenki powrotu. Palić się kładzie w głębi swojego namiotu. Przyszły posły. Witają ich wodze koleją, z czaszą w ręku, a między trwogą i nadzieją. Pytają, jaki skutek ich poselstwo niesie. Pierwszy rzekł Agamemnon, powiedz Odysesie, czy chce odeprzeć ogniem grożące Trojany, czyli też w swoim gniewie trwa nieubłagany. Zahartowan był Odys na wszystkie zdarzenia. Królu, rzecze, nic jego serca nie odmienia. Zamiast by się ubłagał, nie ma w gniewie miary, prośby twoje odrzuca, gardzi twymi dary. Niech Atryd, rzekł, z innymi wodzami się trudzi, jakby wyrwał od zguby i flotę i ludzi. Grozi, że skoro tylko pierwsze błyśnie zorze, natychmiast zepnie swoje okręty na morze i drugim przydał Grekom radzę iść do domu. Nie legnie od waszego Ilion pogromu. Ma Troja liczne wojsko, Zeus jej obrońca. Nigdy wy pracy waszej nie ujrzycie końca. Takie są jego słowa. Jeśli się podoba, Jajas i dwaj woźni, ludzie mądrzy oba, to co on powiedział swoim potwierdzą wyrazem. Foeniks zaś tam nocuje za jego rozkazem. Jutro z nim, jeśli zechce, na okręty wsiędzie, lecz ma wolność zupełną. Musić go nie będzie. Skończył. A na to rada oniemiała siedzi, dumnym zdziwiona tonem jego odpowiedzi. I długi czas im smutek słowa wyrzec nie da, aż nareszcie mężnego słyszą Diomeda. Obyś był przed Achillem, królu się nie schylał, obyś był się dla niego tak szczodrze nie wylał. Dość już dumny na większość dumę dziś go wsadził. Nie myślmy więcej o nim, sam on będzie radził, czy ma płynąć, czy zostać, lecz ujmie się broni, kiedy go własny zapał lub który Bóg skłoni. A teraz wszyscy chciejcie pójść za zdaniem mojem. Gdyśmy się zasilili jadłem i napojem, bo niewiele wart rycerz, którego głód ciśnie,
Idźmy spocząć, a skoro jutrzenka zabłyśnie, ustaw królu przed flotą jazdę i piechotę, a głosem i przykładem pobudzaj ochotę. To rzekł wielki Diomed. Jego męska rada całemu zgromadzeniu do serca przypada. Leją wino, wraz każdy do siebie pospiesza. Kładą się. Sen ich pracę i troski zawiesza.